Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę indziej, gdzie indziej niż inaczej, bo dzisiaj teraz akurat jestem już w moim aucie prywatnym, jadę do domu, zdaję wszystkie papiery i sobie przypomniałam właśnie, że jeszcze podsumowanie miesiąca, kolejny miesiąc się skończył, kwiecień. Wydaje mi się w ogóle tak, że ja co chwilkę tylko nagrywam to podsumowanie miesiąca. Co się dzieje z tym czasem? Dobra, przechodzimy do papierów. No dobrze, to już tradycyjnie sprawdzamy, ile to w tym miesiącu byłam, proszę Państwa, w pracy. I wychodzi mi na to, że tutaj święta byłam, Wielki Piątek byłam w domu, tutaj jeden weekend w pracy, tutaj krótko, tu w niedzielę wróciłam i wychodzi na to, że 23 dni pracy. Jezu, mam brudne paznokcie, bo auto sprzątałam. Nie obraźcie się za to. Ale każdy, kto pracuje i sprząta, to wie, że się brudzi wszystko, a woda mi się skończyła, nie mogłam umyć. Czyli 23 dzień pracy. No i dzisiaj już jest 1 maj. Wszystkie rzeczy w aucie. Więc tak, kolejna sprawa to jest, są kilometry. Kilometry i proszę Państwa, w tym miesiącu data wyjazdu, no pod koniec miesiąca. W tym miesiącu przyjechałam 6,5 tysiąca kilometrów. Jeszcze muszę obliczyć zużycie paliwa. Tego mi jeszcze brakowało. Na szybko wzięłam papiery z auta. No i ostatnia rzecz to oczywiście ładunki. Czekajcie, ładunki to może tutaj. Może tutaj sobie popatrzymy. Jak widzicie ładunki, co było ciekawego, no były dwa rotory, te 6,50 i 6,50, o, te tutaj, to są rotory, widzicie, 37 ton ciężkie, to są fajne ładunki, fajnie się z tym jeździ. Tutaj to było co innego, to było to łożysko, tutaj dwie torpedy, no 6 ładunków, bardzo dobrze, 6 ładunków na gabarytach, to jest naprawdę bardzo fajnie i tym bardziej jak widać, że nie pusto pełno, tylko w ogóle popatrzcie, tam i z powrotem jeździłam załadowana, więc fajnie. Także jeżeli chodzi o kwiecień, pogoda iście wiosenna, było bardzo miło, fajnie i przyjemnie. Oczywiście z wyjątkiem tego, że wciąż panuje koronawirus. Koronawirus! I nam wszystko psuje. Widzicie, ja mam cały czas maseczkę pod ręką, a raczej pod nosem. W Niemczech już od bodajże tego tygodnia właśnie, czyli ostatniego tygodnia kwietnia, wszędzie obowiązkowo nosi się maseczki. No i taka robota jest. Także miesiąc był spoko, była praca, tak nie za dużo, nie za mało, nie przepracowałam się jakoś tam specjalnie, ale trochę popracowałam, ogarnęłam łańcuchy 10-tonowe pod te rotory, taka już jestem teraz mocniejsza, jak widzicie jestem wypakowana z Volvo. Jezu, cała Skoda moja jest zawalona. I się ludzie dziwią, że ja jeszcze kombi, nie? Po co mi takie rodzinne auto? Jak dla mnie rodzinne auto to jest dalej za mało na moje rzeczy. Dobra. Idę czytać kartę, idę zdać papiery i lecę do domu, bo jest, proszę Państwa, 5 rano. Pora sobie trochę pospać, co? A jeszcze mam 1,5 godziny jazdy do Krakowa. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.